Cóż bardziej krzepiącego niż miska rosołu? Ale zaraz, z glutenowym makaronem, kostką rosołową pełną konserwantów i kurczakiem naszpikowanym antybiotykami mam dla Was zdrowszą alternatywę. Dwukolorowa zupa soczewicowa. Pyszna, sycąca i zdrowa. Zaczynamy. Do garnka trafiają 2 łyżki oliwy i pokrojona wcześniej cebula. Jak słyszycie, oliwa była dobrze rozgrzana. Cebula się szkli, a ja zaczynam kroić warzywa. Będą mi potrzebne 2 marchewki, które pokroję niezbyt drobno. Przykrajam ją na pół, a następnie kroję w drobne pasterki. Marchewka pokrojona, zabieram się za ziemniaki. Będę potrzebowała 5 średniej wielkości ziemniaków. Zupa z soczewicy jest bardzo zdrowa, bo opiera się na wywarze wyłącznie z warzyw i ziół. Cebula się zeszkliła. Teraz na ostatnią minutę smażenia dodam do niej czosnek, niezbyt drobno posiekany. Zrobię to dopiero teraz, bo nie chcę, żeby czosnek za bardzo się usmażył i był gorzki. Wystarczy mu dosłownie kilka chwil na rozgrzanej oliwie. Teraz do naszego garnka trafiają 2 litry wody. Podstawą całej zupy jest bulion, w związku z tym zależy mi na tym, żeby dobrze go przyprawić, żeby był w smaku wyraźny, bo od tego będzie zależał finalny smak całej potrawy. Zaczynam od dorzucenia do garnka 2 liści laurowych i 2 ziarenek ziela angielskiego. W następnej kolejności do garnka trafia łyżeczka drobno zmielonego kminku i łyżeczka kminu rzymskiego. Będę potrzebować jeszcze łyżeczki słodkiej papryki, łyżeczki kurkumy, mój sekretny składnik, 1 łyżka żółtej pasty curry, około 0,5 łyżeczki soli i odrobina świeżo zmielonego pieprzu. Bulion nabrał pięknych kolorów, teraz muszę wszystko razem zagotować. Baza do zupy już się gotuje i pachnie naprawdę pięknie. Zaczynam dorzucać pozostałe składniki. Zaczynam z soczewicy, ponieważ gotuje się najdłużej. Mam tutaj 0,5 szklanki zielonej soczewicy, która jako pierwsza trafi do garnka. I 0,5 szklanki czerwonej soczewicy, która trafia do garnka tuż za nią. Po mniej więcej 3 minutach do garnka dorzucam marchewkę. Pachnie coraz lepiej, a to dopiero początek. Teraz do garnka dorzucam ziemniaki. Zalewam wszystko puszką krojonych pomidorów, które sprawią, że zupa będzie lekko kwaskowa. Zaczyna wyglądać naprawdę pięknie. Przykrywam. Zmniejszam nieco ogień i zostawiam zupę na 20 minut. 20 minut minęło, sprawdźmy jak nasza zupa. Wyraźnie zgęstniała, musimy jeszcze spróbować, czy jest dobrze przyprawiona. Pamiętajcie, że jeżeli pod koniec gotowania brakuje Wam jakichś przypraw, zawsze możecie dosypać jeszcze odrobinę soli bądź pieprzu. Na koniec dodaję jeszcze odrobinę natki, około 3 posiekanych łyżek. Wszystko dokładnie mieszam. Możemy podawać. Jak widzicie, zupa jest bardzo gęsta. Oto moja alternatywa dla rosołu z kostki. Równie szybka, ale zdecydowanie smaczniejsza i zdrowa. Spróbujcie sami w domu. Subskrybujcie kanał Allegro Kuchnia.